Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj poruszymy temacik taki. Jak tu widzicie, przed sobą mamy wtrysk piezo. I temat będzie dotyczył czego? Bardzo często, gęsto dostaję od Was komentarze z zapytaniami, w jaki sposób można ustalić, czy szarpanie, wypadanie zapłonu w systemach diesla w Common Railu z zastosowaniem wtrysków piezo, w jaki sposób można sprawdzić. Bardzo często, gęsto może się zdarzyć sytuacja tego typu, że w jakimś pojeździe komputer zaczyna wyświetlać błędy związane z wysterowaniem wtrysku, uszkodzeniem przetwornika wtrysku bądź jeszcze innym zakłóceniem, i tu zaczynają się robić problemy. O ile problemy, gdy powstają w systemach, w których są wtryski elektromagnetyczne, czyli wtryski indukcyjne, tam jest o wiele łatwiej sprawdzić to, dlatego że mamy niskie napięcie. Natomiast we wtryskach piezo już mamy sterowanie wysokim napięciem. Jakim wysokim napięciem? Nie będę tej kwestii poruszał w tym momencie, dlatego że każdy wtrysk ma swoją specyfikację i poszczególne napięcia do wysterowania. Generalnie napięcie na pewno jest na tyle wysokie, że może zrobić nam krzywdę, czyli może wyrządzić, powiedzmy, w organizmach ludzkich jakieś spustoszenie, jest niebezpieczne dla naszego zdrowia. Generalnie rzecz jest jaka? Mamy tutaj na przykład przed sobą, tak jak widzicie, wtrysk piezo Continentala. Taki wtrysk zaczyna już swoją pracę, tak jak ja sprawdziłem. Najniższy punkt najniższej wartości ja uzyskałem już przy 60 V. I tak jak widzicie, prąd stały przy 60 V wiadomo, że już dla nas jest niebezpieczny. Natomiast wiadomo, że wtrysk przy takim napięciu nie pracuje, bo jego napięcie robocze jest o wiele wyższe. I tu się właśnie zaczynają później problemy. Jeżeli mamy mankament w samochodzie, który wyświetla nam właśnie błędy związane z takim wtryskiem, no to wiadomo, w większości urządzeń, jeżeli mamy, jesteśmy w posiadaniu urządzenia do sprawdzenia przetwornika, już po części możemy wyeliminować pewną kwestię, ale dalej nie wiemy, czy psikus, jaki powoduje nasz system, pochodzi z wtrysku, czy pochodzi ze sterownika silnika naszego EKU. I tu jest właśnie cały w tym pic, bo jak się to przekłada? Otóż przekłada się to tak, że komputer widzi nasze przetworniki, czy powiedzmy cewki, w tym momencie rozmawiamy o przetwornikach, widzi nasze przetworniki, jeśli chodzi o kwestie przetworników składów piezo, natomiast on nie widzi części mechanicznej, dlatego dzisiaj części mechanicznej nie poruszamy, nie poruszamy błędu związanego ze złym spalaniem, spalaniem stukowym, o dawkach, korekcjach i tak dalej. Te tematy mamy dzisiaj wyeliminowane. Skupiamy się na tym, że nasz komputer zaczął wyrzucać błędy związane z obwodem wtrysku i przechodzimy do tego zagadnienia. Więc tak, bierzemy nasz pierwszy wtrysk. Do tego celu ja użyję sobie mojego mierniczka model SID12, którym sprawdzę sobie właśnie te trzy rzeczy, o których poruszaliśmy już wcześniej rozmowę. Nie wiem, czy to w tym momencie widać, a może go będzie widać. Podsuwamy tutaj troszeczkę to wszystko. No i tak, mierniczek mamy włączony, więc wykonujemy trzy pomiary. Aha, pamiętajcie o bardzo ważnej kwestii. Nim podejdziecie do sprawdzenia przetwornika piezo, pamiętajcie, potraktujcie go jako kondensator, który może mieć zgromadzony ładunek i do tego potrzebne jest coś metalowego, cokolwiek. Zewrzeć piny wyjściowe, rozładować ładunek, który mógłby ewentualnie być i uszkodzić nasz tester dowolny. Więc tak.
Pierwszy pomiar, jaki wykonujemy, to jest pomiar naszej pojemności. Czyli nasz wtrysk jest podpięty. Bierzemy pomiar naszej pojemności. I odczyty mamy oczywiście bardzo prawidłowe. Czyli nasz wtrysk wiemy, że jako kondensator, czyli ten skład piezo, jest sprawny. Przechodzimy do drugiej rzeczy, którą musimy sprawdzić. To nasza oporność. Zakres w tym momencie mojego testera jest od 0 do 5 ohmów, czyli jesteśmy poza tym oczywiście zakresem. Klikamy, mamy w tym momencie drugi pomiar, już wartości w kiloohmach. No i mamy 200,2 kg, no czyli przyjmiemy jakiś tam około błąd pomiarowy niewielki. Natomiast wiemy już w tym momencie, że jeśli chodzi o kwestię przetwornika, ten wtrysk jest powinien być sprawny. Dla uzupełnienia powinniśmy wykonać jeszcze jeden test. A tym testem następnym jest sprawdzenie jego izolacji, czyli sprawdzenie przetwornika, czy któryś z pinów, oby nie ma przewodzenia do obudowy naszego wtrysku, a mieć tego niestety nie powinien. Jak widzicie, celowo mój miernik jest podpięty na dłuższą chwilę, dlatego że pomiaru niestety nie odczytujemy, tylko klik metodą taką właśnie typu klik. Dlatego że ona w czasie się może zmienić ze względu na to, że zmienia się temperatura, zmienia się jego wartość. Oczywiście przetwornika. Ale generalnie przyjmijmy, że jesteśmy w granicach dopuszczalnych parametrów i nasz wtrysk jest dobry. Pozwolę sobie wyłączyć mierniczek. Przełączę sobie w tym momencie na inny przewód, którym wykonam pomiar izolacji, nim dojdziemy oczywiście do sprawdzenia przetwornika, prawda? Więc tak, przy pomiarze izolacji sprawdzamy oczywiście obydwa piny. No i tak, mamy nasz mierniczek załączony i mamy pomiar izolacji. Uwaga, przy pomiarze izolacji wtrysk leży nieruchomo, czyli nie dotykamy go rękoma, leży sobie na jakiejś podkładce, na jakimś izolatorze z takim, z którym my nie mamy styczności, czyli coś, co po prostu nie przewodzi. Od razu miernik ostrzega nas o pomiarze wysokim napięciem. Pierwszy pomiar wykonuje 100 V. Mamy 100 V. Nasz pomiar jest powyżej 125 mega przy tym, więc zmieniamy zakres na 250 V. Jesteśmy powyżej 300 megaohmów. I trzeci pomiar, uwaga, już 500 V, czyli gdybyśmy trzymali się za wtrysk, a miałby przebicie, no to mogłoby się to skończyć czasem tragicznie. No i oczywiście zakres jak najbardziej sprawdzony, więc mogę sobie pozwolić na wyłączenie testera. Przełączam na następny pin, który jest w przetworniku. Oczywiście masa dalej zostaje jaka była. Pierwszy pomiar, uwaga, wysokie napięcie podczas testu, mamy 100 V, lecimy, ok. Powyżej zakresu przechodzimy na 250 V. Powyżej zakresu przechodzimy na 500 V i oczywiście powyżej zakresu. Czyli jak najbardziej przetwornik już teraz wiemy, że nie ma przebicia do izolacji i sobie żyje. Więc w takim układzie, jeżeli mamy, wiemy, nasz przetwornik sprawny, to już na tym etapie moglibyśmy stwierdzić, że jeżeli nasz wtrysk jest monitorowany błędnie, czyli błędy pochodzą z obwodu wtrysku, z obwodu przetwornika, to możemy już, powiedzmy sobie, typować, że może być problem przetwornikiem. Ale zaczyna się robić problem, gdy chcemy sprawdzić faktycznie, czy ten nasz przetworniczek działa. Do tego celu ja użyję sobie mojego testera wykonanego przeze mnie do sprawdzenia oczywiście tego przetwornika już wyższym napięciem. Tylko uwaga, należy zachować zasady bezpieczeństwa, prawda? Bo mamy już styczność, tak jak widzicie. Ja testuję to w tym momencie, mam około 80 V, mogę sobie wyjechać w górę, mogę sobie przekroczyć 100, jeżeli będę chciał, ale myślę, że nie będziemy jechali. Zaczniemy tam od 80 paru V. Zapinamy
nasz wtrysk i uwaga, nasłuchujemy. Czyli wiemy, że nasz wtrysk pracuje. Możemy zwiększyć sobie częstotliwość pracy. Dioda tutaj sygnalizuje o częstotliwości pracy. O, proszę bardzo, w tym momencie zwiększyłem pracę. Ten cykl. I wiemy, że oto w ten sposób nasz wtrysk został wyeliminowany jako wtrysk, który mógłby być uszkodzony. Czyli w tym momencie zostaje nam do sprawdzenia instalacja. Ewentualnie na samym końcu już nasz sterownik silnika, który mógł ulec uszkodzeniu. Ale teraz dla tych, którzy wytrwali, pokażę pewną rzecz taką. Odkładamy ten wtrysk oczywiście. Wiemy, że ten wtrysk jest fizycznie, powinien być sprawny. Mówimy tu o części elektroniki, nie mówimy tutaj o części wykonawczej, czyli części mechanicznej, bo dzisiaj film jest skupiony tylko i wyłącznie na elektronice. Odkładamy ten wtrysk, bierzemy następny, kolejny z półki. No i kurczę, zrobimy mały teścik. I tu już dla tych, którzy byli wytrwali, coś Wam pokażę. Pozwolę sobie podłączyć z zachowaniem oczywiście biegunów. Oczywiście ja mam tutaj celowo dwa przyciski do wysterowania, jeden i drugi, żeby nie było, że przypadkowo nacisnę jeden i mogę wykonać sobie jakąś krzywdę, prawda? Robimy teścik następnego wtrysku, zapinamy i uwaga. Nasz przetworniczek fizycznie powinien działać. Ale teraz uważnie oglądajcie. Pokażę Wam bardzo dziwny przypadek, z którym możecie się bardzo często spotkać. I to już będzie właśnie ta odpowiedź dzisiejszego filmu. Jak jesteśmy przy pomiarze izolacji, spróbujemy zrobić najpierw pomiar naszego wtrysku. Czy oby nie ma przebicia gdzieś nasz przetwornik do obudowy. Więc łapiemy sobie i robimy pomiar. Uwaga, wysokie napięcie. Klik. Mamy, lecimy 100 V. Powyżej zakresu 250. Powyżej 500. Powyżej. Czyli generalnie wiemy, że na tym pinie przebicia nie ma. No nie wyłączę mierniczka, ale myślę, że się miernik nie pogniewa. Zrobiłem pierwszy pomiar już od razu na 500 V, bo wiem, że i tak na niższych jest wszystko ok. Czyli nasz przetwornik nie ma przebicia do obudowy. Czyli nasza izolacja jest dobra. Wiemy, że na urządzeniu, na generatorze on jest sprawny i został wysterowany. Natomiast pokażę Wam jedną rzecz, tylko wyłączę miernik, żeby dla pewności nie chciał nam... Aha, no właśnie, pamiętajcie o tej kwestii. W tym momencie pasowałoby rozładować po raz kolejny nasz przetworniczek, czyli nasz skład piezo, żeby nie uszkodzić sobie testera. No i podłączamy sondy. Jesteśmy w pięci. Włączamy miernik. Ja Wam teraz to przybliżę. Oczywiście jesteśmy w pięci do tego miernika, nie pomiar izolacji. Robimy sobie pomiar pojemności, bo wiemy, że on pracować teoretycznie pracował. Ale co się dzieje dalej? No właśnie. I teraz możemy sobie zobaczyć. Jesteśmy w tym momencie na zakresie od 0 do 5 mikro. Testera nie przełączę na wyższy pomiar, ponieważ wartość jest nieprzekroczona, czyli na tym pomiarze do 5 mikro niestety on nie widzi żadnej pojemności. Przechodzimy do pomiaru oporności. I w tym momencie zobaczcie, pierwszy zakres od 0 do 5 ohmów przekroczony, więc przechodzimy w górę. I kolejna rzecz jest jaka, od 8 mamy kilo do 1500 kilo, czyli do 1 mega. I zobaczcie, na naszym wtrysku wpiętym, dla pewności sprawdzę,
jak najbardziej prawidłowo powinien być wpięty, ale wypnę jeszcze raz, wypnę końcówki, żeby nie było jakichś niedomówień. Czyli coś mogło być jednak niedopięte. Zrobimy jeszcze raz, wszystkie wartości posprawdzamy. Jesteśmy poniżej 8 kg. I teraz zobaczcie, jaka jest rzecz. Zmniejszymy sobie zakres. No niestety, jesteśmy powyżej 5 ohmów. Nasz miernik wskazuje, że jesteśmy poniżej 8 kg, jeśli chodzi o skład piezo, a mimo to ten wtrysk powinien pracować, czyli ktoś, kto by teoretycznie robił jakiekolwiek pomiary, to już by się w tym momencie rozczarował. I jeszcze raz pomiar i pojemności. Niestety, tak jak widzicie, jesteśmy przekroczeni, jeśli chodzi o kwestię zakresu. No i teraz tu jest właśnie ta odpowiedź. Wtrysk tego typu, mimo że on pracował, bo pracuje przy wysterowaniu, będzie monitorował błędy i będzie jednocześnie sterownik silnika starał się na nim robić ograniczenia. Dlatego też, jeżeli będziecie mieli wtrysk, to musicie sprawdzić jego wartości. Bo dopóki wartości nie sprawdzicie, niestety nie jesteście w stanie określić, czy ten wtrysk jest prawidłowy, czy jest nieprawidłowy. Mówimy tu o części oczywiście elektronicznej. Jeszcze raz, żeby to wszyscy widzieli. Zakres jesteśmy poniżej 8 kg, czyli nasz przetwornik jest przywarty. Fizycznie, jak widzicie, przy wysterowaniu z generatora on pracuje. Natomiast niestety jego parametry, jego skład na tyle odbiegł, że będzie wyrzucał nam błędy, które no niestety będą skutkowały tym, że komputer silnika nie będzie chciał tym wtryskiem sterować. Jeśli będzie sterował, będzie wyrzucał błędy, błędnie będzie na pewno wysterowywany, z tego względu, że rezystancja, jak i pojemność niestety odpłynęły bardzo dużo. Także jak widzicie, żeby sprawdzić elektronikę wtrysku, no niestety nie jest to tak łatwo i nie jest to tak prosto. Jeżeli wiemy, sprawdzimy sobie, czy on działa, to możecie zobaczyć tak, że wy go wysterujecie. No kurczę, on faktycznie działa. Dostał prąd, on działa, więc powinien być sprawny. No i tu właśnie małe rozczarowanie. Działać? Działa. Ale jak działa, to już niestety daje wiele do życzenia, z tego względu, że jego parametry odbiegły poza zakres. I tu właśnie jest rzecz jaka, że mapa sterownika niestety nie jest tolerancyjna na tyle, żeby rozpoznać, co tam faktycznie się dzieje. Po prostu wyrzuca obwód wtrysku, uszkodzony przetwornik bądź jeszcze inny błąd związany z wysterowaniem tego wtrysku. Także mamy odpowiedź, a wy, myślę, ułatwienie, jeśli chodzi o kwestię testowania i sprawdzenia. A ktoś, kto będzie chciał sobie zobaczyć, jak zbudować taki tester, to będę się starał wkleić filmik dla osób wspierających kanał i tam sobie zobaczycie, jak wykonać tego typu urządzenie, którym możemy sobie sprawdzić wysokim napięciem wtrysk. Tak jak widzicie, to wszystko działa ładnie, pracuje elegancko. Także póki co na razie. Dziękuję, do zobaczenia w następnym filmie. No i kurczę, mniej problemów z układami tego typu. Także póki co, cześć, trzymajcie się, hej.